Trzeba wyłączyć swoje usługi, to jest 80%. To jest także kwestia
zasadne, chyba wstępują już w tym momencie od samej wagi sprawy, ale społeczeństwo w tej sprawie, co wskazują badania, jest w zasadzie pocielone. Więc tym bardziej tak niezwykle, że w właściwej sprawie uważam, że trzeba by było przeprowadzić się teraz od już kwestii czysto politycznej, to powiem tak. Udało się nam w tej chwili przekonać, ale jak tak, mam 44 parlamentarzystów w grupie parlamentarnej SLD. W tej sprawie możemy liczyć na poparcie przy zebraniu wniosków, przy zebraniu podpisów, bo 44 podpisy nie wystarczy. Na polskiej stronie sportowej, w tej chwili czy wystarczy to na przegłosowanie tego wniosku w Sejmie, to oczywiście nie wystarczy. To trzeba by pozyskać platformą obywatelską. Ale chcę mówiąc, nie wiem, że to magia, która ma kwestię obywatelskości w swojej nazwie, więc nazwa jest obywatelska, tak naprawdę ani nie chce tego referendum. Wcale nie chcą obywateli zapytać o zdanie w tej sprawie. I boi się, aby połączyć to wspólnie, z wyborami. A tym po prostu byłoby tanie. Byłoby wyższa preferencja. I wydaje mi się, że jeszcze się nie będzie, czy może powiedzieć na początku, że w ogóle w Polsce toczy się bardzo mało debat. Wydaje mi się, że to by była taka sprawa, w której można było właśnie budować to społeczeństwo obywatelskie, do którego politycy tak bardzo lubią się odnosić, ale już pytać, że to powie obywatela, nie? Bo przecież obywatel za mało nie jest i często słyszę taki argument. No ale proszę pana, mówi na mnie silnie, proszę pana, no przecież skąd społeczeństwo ma wiedzieć, jak ma zagłosować? To znaczy, że taki obywatel drugi jest, taka nazwa ma być mądrzejsza od niego przedstawiciel rządu, czy mają być mądrzejsi parlamentarzyści. Mamy sędziów wyborczych, że jesteśmy niezadowoleni, ale on jest dokładnie taki sam, więc to po prostu ma nacja społeczeństwa, nie robi się utrzymane społeczeństwo. Jakie mamy sędzi, jakie mamy społeczeństwo, więc skoro mamy sobie stanie wyborczych parlamentarzyści, nie chcę po prostu, żeby nie wypowiedzieli się w tej sprawie więc jak będzie, powiem się, że nie wiem, bardzo wiele pewnie zależy od zainteresowania mediów. I tutaj pan mówiąc, żadne serio, ale jak powiedziała Kasia, pewnie gdyby tutaj rzeczywiście ktoś tańczył, by na przykład na rękach naruszał, to byłoby piękne, nie mówię tutaj, ale gadałem, przepraszam, to pewnie byłoby jeszcze zainteresowane. Słuchajcie, no naprawdę mocno zdziwiona, bo kilka lat temu odbyła się w Sejmie naprawdę ważna interesująca konferencja, która była poświęcona polityce energetycznej. Było tam 150 osób, które debatowały na temat tego, co trudno mi szerzej, to była to w przyszłości. Była niezwykle interesująca dyskusja. Już dawno nie miałam okazji przygotować się tak merytorycznej dyskusji. Co i nic. To się po prostu praktycznie w ogóle nie przebiło. Była też ciekawa dyskusja inna na podobny temat. I tylko dlatego, że Bartelowicz powiedział, że jest, przepraszam, profesor Bartelowicz powiedział, że jest przeciwny budowie elektrowni atomowej, bo jest po prostu nieopłacalny, bo proszę to na górze, to okazała się właśnie na tej stronie na zmianę. Tylko dlatego, gdyby tam nie było pana profesora Bartelowicza, pewnie nawet taka zmiana by się nie udała. Więc pewnie oni tutaj już kończą, bo tutaj są inne panelistki, powiem tak. Cieszę się, że sytuacja z Partii Zielonych. Mam nadzieję, że nasi przyjaciele z Partii Zielonych, którzy naprawdę uważam, że to jest jeden z ciekawszych projektów politycznych na naszej scenie, będą i przedstawiciele w przyszłym parlamencie, że w tej chwili trwają negocjacje. Bo naprawdę szkoda by było, żeby tutaj takich ludzi, jak się tam zapewne pani Marińska, i wiele innych osób, z którymi mam zaszczyt i przyjemność realizować duże wspólne przedsięwzięcia, aby nie znaleźć się w polskim parlamencie. Natomiast od sukcesu tego samego wniosku pewnie będzie zależało to, jak do niego stosunkują się dziennikarze, jak do niego stosunkują się opinie twórcze dziennikarze i czy lobby wyłączny
mamy do czynienia z dobrymi protestami, którzy wysłują milionami na promocję, na robienie, no i po prostu są tutaj przed nami. No bo ja rozumiem, pieniędzy na to, aby prowadzić skutecznie robót nie ma, musimy to robić bezpośrednio. Ale mimo wszystko jestem życiowo optymistką, także mam nadzieję, że trochę wojdzie na to, że teraz uda się nam przed ostateczną decyzją o budowaniu tego ustrojstwa. Kolegów radnych, którzy kolegów
najlepiej głosowanie wszystkich uczestniczących w tym spektaklu pod tytułem głosowanie nad uchwałą sejmową. Myśmy procedowali w tym roku w Sejmie Zawodowości prognozę rozwoju sektora energetycznego województwa zachodniopomorskiego do roku 2020 i do roku 2030. Poddano się pewną analizą przed Instytutem Energetyki Atomowej z danym nazwiskiem pana Grzegorza Kaczyńskiego, który udzielił mi bardzo wskazówek co do tego raportu, iż parę innych specjalistów, którzy energetyki odnawialnej, którzy ocenili ten raport jako raport pobieżny, nierzetelny, opisujący w zasadzie tylko stan bieżący, natomiast powiadający przede wszystkim energetykę jądrową, mimo że to jest zarówno po polsku, muszę Państwu powiedzieć, takiej potrzeby nie ma, ponieważ my od lat 10 mamy dodatki bilans energetyczny, na dzień dzisiejszy mamy 10% nadwyżki produkcji energii elektrycznej nad niemniej okazuje się, że naszą jedyną szansą i przyszłością jest odnośnie wklejoną raportu i powierzchni do raportu dotyczącego kilkaset stron jest właśnie energetyka budowa elektrowni atomowych. Głosowanie, jakie było, możecie Państwo dokładnie sobie wyobrazić, niezależnie od argumentów, niezależnie od dyskusji, nieważne, co słyszy się w kuluarach, nieważne, co moi koledzy i koleżanki mówią mi w rozmowie czterech oczy, kiedy przychodzi do głosowania, głosują zgodnie z dyscypliną partyjną. Czyli raport przeszedł większością 100% frekwencyjnymi głosami rządzącej Platformy Obywatelskiej razem z SLD. Co my możemy zrobić? Nasza, oczywiście musimy mówić głośnym głosem, musimy mówić to, co wiemy, musimy przedstawić nasze stanowisko, ale nasze stanowisko będzie wtedy słyszane i wtedy dopuszczalne do głosu, kiedy będziemy mieli reprezentację, czy to reprezentację samorządową, czy też reprezentację parlamentarną. Proszę Państwa, to, co opublikowano w tym roku naszego prawa, to były, kiedy była to, że tak powiem, tej merytorycznej znajomości tematu,